A dzisiaj gościem Kuriera Ekonomicznego Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Panie prezesie, dzień dobry. Dzień dobry. No to włożymy kij w mrowisko albo motykę w ziemię i porozmawiamy trochę o tym, jak dla biznesu, dla części biznesu wygląda sprawa z importem i zbóż, ale także produktów rolnych z Ukrainy. Polski rząd zablokował wszystko, teraz trochę otworzył. A jak powinna być prowadzona ta polityka celna wobec towarów z Ukrainy? Znaczy, no przede wszystkim główny błąd, który Polska popełnia, nie myślę tutaj nawet o przedsiębiorcach, ale bardziej o rządzie, to jest taki, że traktuje te dwa zjawiska nie jako szansę, jako zagrożenie. No wtedy to na ogół się przegrywa, jeżeli się ma tego typu podejście. I jesteśmy niestety na najlepszej drodze, żeby przynajmniej w tych dwóch obszarach, bo jest jeszcze parę innych, zobaczymy co będzie w tych paru innych, żeby je przegrać. Pewne procesy, które zachodzą w gospodarkach czy w biznesie, no one się same z siebie nie robią. No nie wiem, czy redaktor i państwo wiedzą na przykład, dlaczego pijemy sok pomarańczowy do śniadania. Otóż pijemy do śniadania sok pomarańczowy dlatego... Bo jest tańszy o 2 złote niż jabłkowy na przykład. Nie dlatego. Dlatego, że w latach 50. Związek Producentów Pomarańczy na Florydzie do każdego filmu o budżecie powyżej $1 000 000 dokładał $100 000, żeby gwiazda piła tego filmu, gwiazda piła przy śniadaniu sok pomarańczowy i prowadzili tą kampanię przez 10 lat i teraz nie ma hotelu na świecie, który tego nie serwuje. Czy wie pan redaktor na przykład jakie spożycie przed II wojną światową było kurczaka na głowę obywatela? Nie mam pojęcia tu akurat. Było to 0,5 kilograma, w tej chwili jest 15 kilogramów. Kurczak wtedy ważył niecały kilogram, a w tej chwili prawie 4 waży. I też to się samo nie stało. Był to strategiczny projekt traktowany przez rząd Stanów Zjednoczonych na równi z projektem Manhattan dostarczenia ludności taniego mięsa, ludzkości powiedzmy, taniego mięsa, żeby nie dopuścić do komunizmu. I takimi rzeczami się po prostu steruje. I Polska powinna wysterować procesami przejęcia handlu zbożem z zachodniej i centralnej Ukrainy, tym bardziej, że tam jest podglebie i oni chcą w zasadzie przez Polskę to spławiać i to wymaga po prostu inwestycji. Ale kto chce, bo wszyscy mówią, czy mówimy ukraińskie rolnictwo, ukraińscy rolnicy i trochę patrzymy na naszych rolników, którzy no jeden ma 300, a drugi ma 50 hektarów, a drugi ma 100 hektarów, ale tam są wielkie koncerny po 1000 hektarów, po 2000, po 5000 hektarów, inne rolnictwo zupełnie. I co? I uważa pan, że to są inne dwa gatunki literackie, tak? Pierwszy to jest zboże, tak? Może bądźmy przy tym zbożu. Do tego potrzebna jest infrastruktura, którą rząd przy pomocy prywatnych firm poprzez gwarancje kredytowe, poprzez kredyty, różne inne inwestycje powinien to zrobić. Punkty przeładunkowe, magazyny, droga do Gdańska i tak dalej, żeby ten handel zbożem przejąć i zostać wielkim traderem ukraińskiego zboża z połowy Ukrainy. I to powinniśmy zrobić, ale tego nie robimy po prostu i zrobi to ktoś inny. No i zresztą też nie ma co na razie tu robić jakiejś histerii, bo przez Polskę łącznie z tranzytem przeszło 11% ukraińskiego eksportu zboża, więc stawianie się jeszcze w takiej sytuacji przez co niektórych głupszych, że my tutaj w ogóle ojej, co my tu nie możemy niby w sprawie tego zboża ukraińskiego, jacy tu wielcy pani jesteśmy, jest mocno naciągane. To jest 90% idzie innymi kanałami, ale to jest drugorzędne. Co do kwestii tej drugiej, o której pan powiedział, to co pan uważa, że jak Polska nie będzie brała tanich produktów ukraińskich, to co Ukraińcy się rozpłaczą i przestaną je produkować? No nie, ale nasi rolnicy nie padną. Nasi rolnicy, możemy oczywiście kultywować kopanie motyką, no to proszę bardzo, no to zobaczymy jak daleko z tym zajedziemy. No nasi rolnicy powinni się po pierwsze przestawić na produkcję, u nas jest absurdalny model tego rolnictwa. Znaczy pierwsze powinien, jeżeli chcemy konkurować z Ukrainą, jeżeli chodzi o produkcję tych płodów rolnych, co jest najmniej dochodowe w tym wszystkim, dochodowe jest przetwórstwo. W tym powinniśmy się wyspecjalizować i w tym mamy
mamy kompetencje, mamy dużo firm przetwórczych. One powinny być w tej chwili zebrane w jedno miejsce przez rząd, obiecane im kredyty, gwarancje kredytowe, ubezpieczenia i zachęcanie ich i sterowanie ręczne, żeby poszły na Ukrainę przetwarzać te produkty rolne, które są tanie. I tu jest marża, a nie w kopaniu ziemniaków motyką. Tak? Polskie rolnictwo ma przed sobą dwie drogi. Pierwsze, albo pójdziemy w produkcję wysokiej jakości żywności z jednej strony, i to powiedzmy może być, nie wiem, 10, może 15% naszego rynku, i drugie, wielkotowarowe przedsiębiorstwa rolne, a nie żadne tam gospodarstwa rodzinne, to było dobre kiedyś, ale nie dzisiaj. I to jest jedna droga, a druga to jest bankructwo. I to się tak skończy, jeżeli dalej obecny model będzie kultywowany i kontynuowany. Nie mamy żadnych szans z ukraińskimi czarnoziemami, zachodnimi technologiami, tanią siłą roboczą. Jedyne, co tam jeszcze tego, tam brakuje, to tylko kultury agrarnej, która się pojawi za chwilę, po tych zmianach, szczególnie jeżeli chodzi o własność ziemi. Ale to ja będę bronił polskiego rolnictwa. Ono zdaje się całkiem nieźle sobie radzi w warunkach europejskich. Są się dopłaty, ale one nie są takie proste, żeby je dostać. Rolnicy no, zawsze narzekają, można powiedzieć, ale zarabiają nie najgorzej. W dużej części przemysł rolno-spożywczy rolnictwo, ma się jeszcze lepiej. Rolnictwo europejskie jest utrzymywane przez podatników i dotowane przez podatników, głównie kosztem, nie wiem, Afryki na przykład i innych biednych obszarów kraju, ale no ta perspektywa ukraińska, jeżeli chodzi o Unię Europejską czy coś, no to jest wysoce prawdopodobne, zresztą to leży też w naszym interesie, że ona się będzie otwierać. Problem polega na tym, że postrzegamy to jako zagrożenie, a nie jako szansę dla polskiego przetwórstwa, bo marża jest w przetwórstwie, a nie w kopaniu ziemniaków koparką, nawet już nie motyką. I powinniśmy wchodzić w sektory gospodarki, które są bardziej dochodowe, żeby ta marża była wyższa. No, długo na tych, zresztą jeżeli nie my przejmiemy ten tani produkt, który możemy przetworzyć, to przejmą go inni i wprowadzą na nasze rynki i nasze drogie produkty, mimo całej ich świetności i nie wiadomo czego, po prostu nie będą się sprzedawać i tyle. A co z normami jakości? Nie, no normy jakości, no oczywiście, ale normy jakości w stosunku do czego? No, do mamy, naszych standardów. Jeżeli chodzi o zboże, no to nie mieliśmy do czynienia z jakimś zaniżaniem przez ukraińskich producentów norm jakości, tylko mieliśmy do czynienia z polskimi oszustami. To tak to trzeba powiedzieć, którzy do spółki, być może z ukraińskimi oszustami, mieszali po prostu zboże i są to przestępstwa o charakterze kryminalnym, które państwo polskie powinno z całą siłą i mocą, której nie ma często, ścigać. I to jest tyle. No to są kwestie oszustwa, a nie kwestie jakichś norm. A to konkludując, panie prezesie, ten wątek powinniśmy utrzymać ten, nie wiem czy niekontrolowany, ale ten bardzo szeroki dostęp naszego rynku dla ukraińskich półproduktów, surowców, ale też produktów rolno-spożywczych? Tak, ja uważam, że powinniśmy tak zrobić. Powinniśmy to zrobić w sposób kontrolowany, w porozumieniu z polskim przemysłem przetwórczym. Polski przemysł przetwórczy powinien dostać gwarancje rządowe, powinien dostać kredyty, powinien dostać ubezpieczenia. Tym procesem po prostu trzeba sterować. Izrael w latach 60., jak się zastanawiał nad tym, jakim ma być państwem i na agendzie stanęła sprawa gospodarcza, to wybrali cztery sektory, w które będą inwestować. To były hydrologia, optyka, przemysł zbrojeniowy i rolnictwo w warunkach pustynnych. I dzisiaj są absolutnymi liderami na świecie, w każdej z tych dziedzin. Natomiast z tego, co ja pamiętam, to rząd Donalda Tuska w tej strategii ogłoszonej przez Michała Boniego, to miał chyba 370 priorytetów, tak? Nie wiem, ile mam teraz, wolę się nie dowiadywać nawet. No jak się czyta ta z dawno zapomnianą strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, tam też tych priorytetów, różnych projektów flagowych, ramowych było co nie miara.
No właśnie, więc mamy w moim przekonaniu historyczną szansę zostać traderem zboża, ale to, tym procesem musi wysterować rząd. Firmy prywatne tego nie zrobią. Te firmy trzeba zorganizować, dać im te wszystkie narzędzia finansowe i tak dalej, pomóc im, to się na pewno bardzo Polsce opłaci, wybudować infrastrukturę i przejąć handel zbożem z zachodniej i z centralnej Ukrainy. Jest to w tej chwili absolutnie realne i Polska może być potentatem tego. Dowieść to, to jest w ogóle śmieszne, że nie można tranzytem dowieść tego od, nie wiem, od Rzeszowa do Gdańska, no, w sposób taki, żeby to nie zginęło po drodze. No to jeżeli nie jesteśmy w stanie czegoś takiego zrobić, to w ogóle lepiej w ogóle już zapomnieć o czymkolwiek, już nic nie robić lepiej. Bo ale nie, to jest tak, panie prezesie, to czarnowidztwo, a Polska potrafi to, co pokazała na paliwach, tylko być może z jakiegoś powodu nie chciała, no bo paliwa udało się uszczelnić dość skutecznie. Tak, 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 nie, oczywiście, to tutaj no, widać to po dramatycznym stanie stacji benzynowych przy granicą z Polski na Litwie, które umierają w zapomnieniu. Nie, tutaj to Polska ma oczywiście wielki sukces, też potrafiła. Czyli są możliwości, tylko ktoś jakby nie chciał, tak to wygląda. Nie wiem, ja widzę po prostu jakiś wielki chaos decyzyjny w tej sprawie i jestem też, bardzo mnie martwi postawa pana prezydenta, któremu za sprawy polityki międzynarodowej należy się pomnik, a niestety za sprawy gospodarcze się pomnik nie należy, bo wygląda na to, że jest w ogóle nie zainteresowany. To jeszcze na koniec zmieńmy temat. Zary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, naszym gościem. Króciutko dosłownie, ale warto pamiętać, że nie tylko w ramach pakietu Fit for 55 przychodzą dziwne dyrektywy z Brukseli, zakaz kotłów gazowych, ewidencja budynków i opłata ETS-u za ogrzewanie domu, kwestia samochodów spalinowych, ale także do firm Unia zagląda i będzie nam teraz ustalała zarządy spółek, kto ma być w zarządzie, jak to ma nie być, jak to przyjmie polski biznes. Bo to niedługo, 28 zdaje się, mamy być. No, przyjmuje to negatywnie. No jest ten obłęd, ten wywrócenia tego świata biznesu zachodniego, czy przez te ESG, które nawet tak na pierwszy rzut oka to brzmi dość atrakcyjnie, ale jak się tam zajrzy do środka, to po prostu jest to śmieszne. Environmental Social Governance, tak to się nazywa. Tak, 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 to jest to śmieszne. Dziwne, że ktoś w ogóle się na to nabiera. Nic z tego nie będzie, bo to oczywiście biznes nie będzie w ten sposób funkcjonował, bo takich cwaniaków, którzy chcieli zlikwidować prawo podaży i popytu, to się pojawiają od, nie wiem, i rewolucja bolszewicka sobie z tym nie dała radę, ja miała dużo większe środki, także los ESG jest przesądzony, tylko po prostu kwestia czasu i ile szkód wyrządzi. No, los komunizmu też był przesądzony, że zbankrutuje, ale po drodze ile milionów istnień pochłonął. Dobrze, a jak Unia się uprze, jak Franz Timmermans się uprze i będzie tym większym spółkom narzucał, jakie mają mieć proporcje kobiet, nie kobiet, heteroseksualistów, homoseksualistów, transseksualistów, żeby zarządy były jak najbardziej zróżnicowane. To co się stanie? No, to będzie to, co w Ameryce było w latach 90. W czasach tej szczytu, tej poprawności politycznej przyjmowano na lipę jakieś takie osoby, dawano im biurko i komputer, żeby sobie mogli grać w karty albo komórkę, żeby mogli grać w węża i będą grali, no i będą bardzo szczęśliwi z tego powodu, bo jak weźmiesz faceta z ulicy, weźmiesz go wstawić do zarządu i dasz mu grać w węża cały dzień, co on uwielbia i mu dobrze zapłacisz. Po prostu zapłaci za to oczywiście ostateczny konsument. Czyli kto zapłaci? Pan zapłaci, ja zapłacę i tak dalej, bo za tego faceta, który gra w węża i nic nie robi, będzie wkalkulowane w cenę ostatecznego produktu i będzie, jak firma coś sprzedaje, no to ten facet od węża w tej cenie będzie, tak? I będziemy my za to płacić na końcu. No, tak jak za wszystko zresztą. Chyba, że w godzinach od 8 do 16 pan prezes będzie udawał kobietę, czy uzna się za kobietę od poniedziałku do piątku. Nie sądzę, że z moją słowiańską mordą by się to udało, także chyba by się nikt jednak nie nabrał, więc nie trudno takie, by było, redaktorze, nie trudno. Takie rozwiązania postęp widział, ale może to będzie konieczne. Zobaczymy, jak to będzie. Tak czy inaczej Unia prze do tego, żeby odpowiednio dywersyfikować i kształtować zarządy dużych kompanii, jak się skończy. Pewnie nie najlepiej. Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, był gościem Kurierek Ekonomicznego. Dziękuję bardzo za rozmowę.